objawiły się dwie moje cechy. Po pierwsze skąpstwo. Kiedyś mój mąż nazwał mnie królową prowizorki, czy zostaw dłuższy, bo będzie jak z tym słantopem. Bo cześć, ja mam na imię Małgorzata, a to jest Rysiowrok. Dzisiaj będzie odcinek, w którym będzie bardzo dużo retrospekcji, dlatego że nagrywałam go w kawałkach i nagrywałam trochę w sierpniu, a teraz jest prawie połowa września. Dzisiaj jest czwartek przed weekendem, mam nadzieję, że ten odcinek wyjdzie jutro w piątek, a jak nie, to chociaż do śniadania w sobotę. W tym odcinku będę kleić. Tak, dobrze słyszycie. Będę kleić. Będę kleić udziergi i będę kleić tkaniny. Żeby was wprowadzić w tę historię, to muszę was przenieść, właśnie widzę jakieś liście lecą za drzewem, do początku sierpnia. Na początku sierpnia scrollowałam sobie 27 stron promocji na kokonkach. I w pewnym momencie moim oczom ukazał się klej. Klej do tkanin. Nie tylko, ale między innymi do tkanin. I wtedy w moim mózgu coś zaskoczyło. I przypomniało mi się, że ja już widziałam u kogoś na Instastory ten klej. I kupiłam ten klej na tej promocji. A potem szukałam i pisałam wiadomości prywatne, u kogo widziałam ten klej. Bo chciałam, żeby było wiadomo, że to nie jest mój autorski pomysł. No i odkryłam. Okazało się, że podklejanie nitek jako ulgę w chowaniu ich lub zamiennik chowania nitek pokazywała już Klaudia. Klaudia ma konto SheWolfArt. Napiszę wam tutaj na Instagramie i dam wam linka, jakbyście jeszcze nie obserwowali Klaudii. I ona pokazywała właśnie kiedyś, że klejem sobie podklejała nitki. Takie zwisające po wewnętrznej stronie robótki. Kupiłam ten klej, bo mam taki wspaniały udzierg, który od prawej strony wygląda wspaniale. To jest mój pierwszy udzierg na drukach. To jest słantop, który już pokazywałam w pierwszym odcinku. Bardzo ładny, w ogóle mi się bardzo podoba. To jest zrobiony z bawełny, z buczki Drops Paris, a niektóre kolory to jest po prostu bliźniaczy odpowiednik Parisa z Hopi. Generalnie większość to jest Drops Paris. Natomiast ja przy tej bluzce popełniłam bardzo podstawowy błąd. A mianowicie objawiły się dwie moje cechy. Po pierwsze skąpstwo, a po drugie bycie początkującą dziewiarką. I to się objawiło w tym, że ja zostawiłam tak niesamowicie krótkie nitki, że ja tych nitek nie mogłam znaleźć. Że były praktycznie supełki. Pokażę wam teraz, to już jest przyklejone. Właśnie nie nagrałam tego wstępu, zanim zaczęłam kleić, ale ten sierpień był dla mnie taki niełaskawy, więc nawet nie nagrywałam niczego tak frontalnie kamerą. Powinnam była wam nagrać na początku, jak to wyglądało, no ale nie ma tego. Trochę będzie widać w tych materiałach, które mam z procesu klejenia i tam będziecie mogli się trochę pośmiać razem ze mną, bo ja się śmiałam z tego. Dla mnie to jest śmieszne. No. To są po prostu błędy początkujące. Jeszcze ta kombinacja takiego skąpstwa z byciem początkującym, no to skończyło się właśnie tak, że na przykład, uwaga, zbliżenie, zostawiłam takie nitki, pół centymetra, a nawet mniej. Tutaj mamy kolejne, a to jeszcze jest bluzka resztkowa w paski. Więc tych, ja nie zamierzałam robić tyle pasków, tylko po prostu chciałam pokończyć trochę kolorów. O, tu to już nawet długie są jak na mnie. Tu to już nawet są długie. I te nitki już są poprzyklejane w większości. I o tym klejeniu dzisiaj wam będę opowiadać. Więc teraz przeniosę was w czasie do początku sierpnia i będzie kilka nagrań, które pokażą wam, jak wyglądało w praktyce używanie tego kleju na nitkach w słantopie. Zapraszam was na podróż do przeszłości. Cześć, witam się z wami ze stolika kawowego, na którym będę urządzać klejenie. Mam tutaj klej i mam parownicę, a i gorąca. Bo sobie uświadomiłam, że może lepiej byłoby przeczesać te nitki najpierw w kierunku, w którym chciałabym, żeby były przyklejone. Także zaczynam od uruchomienia parownicy. Oho, już sobie jedzie. I tutaj mam takie niteczki. O, chciałabym je trochę przeczesać, żeby one zaczęły sterczeć w tym kierunku, w którym mają być przyklejone. Druga strona. Nałożyłam taką szczotkę, nakładkę tak naprawdę
Testuję ją pierwszy raz. Nigdy wcześniej z niej nie korzystałam. Dobra, przeczesałam. Tak to wygląda. Teraz już są odgięte w tym kierunku, w którym chciałabym, żeby były przyklejone. Tu jeszcze poprawię z tej strony. Jakaś oporna ta żółta. Dobra. Dobra, i bierzemy klej. Będę robić to jedną ręką, bo drugą patrzę w podgląd, gdzie ten klej wczoraj go używałam. Testowałam go wczoraj na papierze i będę sobie tu podklejać niteczki. Ciach, ciach, ciach. Producent obiecuje, że on zastyga na miękki i paluchem. No bo jak inaczej? O, przykleja się. Że on zastyga na miękki, elastyczny i przezroczysty. Także, dobra, to będzie tak brzydko rozciapane. Ale wiecie, ja jeśli chodzi o jakieś plastyczne czy manualne prace, zobaczymy, jak to będzie wyglądać po noszeniu i po praniu. Wrócę do Was z informacją zwrotną. Teraz to kleję. Potem wybieram się w tej bluzce dzisiaj na spotkanie dziewiarskie. Jest wtorek i widzimy się w forcie, w Borku, na klinach. Producent też pisze, że wpuszczony klej między dwie warstwy tkaniny może być utwardzony ciepłem i wtedy skleja te warstwy tkaniny. Czyli pewnie żelazkiem, ale no nie wiem, czy parownica to jest to samo co żelazko w tym momencie. Dobra, zaklepiemy to. Przyczeszemy. I ciekawe, czy to nie będzie szorstkie i nie będzie drapało mnie w dekolt. Ta strona zrobiona, zaraz odwrócę na drugą. A jeszcze zanim odwrócę na drugą, to wezmę te hitowe. Tu, niektóre to mają pół centymetra, ale Boże, co ja sobie myślałam, zostawiając mniej niż pół centymetrowe nitki. No tu zobaczcie, przecież to jest ucięte przy samym supełku. I tu tak samo. Tu to w ogóle nie wiem, czy to jest supełek, czy tu jest końcówka, ale na wszelki wypadek coś tu ciapnę. Tu tak samo nie wiem, czy tu jest koniec, czy nie jest, bo tu to już sam supeł chyba jest. I tu podklejam. No i te pod paszką to już se tam mogą sterczeć. Chociaż wolałabym może, żeby były podklejone, bo się boję, że mi to trachnie. A bardzo lubię ten top. Ma takie piękne kolory. Jest na maksa energetyczny. Bardzo go lubię. To moja pierwsza rzecz na drutach. Zrobiona. I okej, były błędy. No dobrze, zobaczymy. Generalnie to nie działa tak jak kropelka, że się przykleja. Nie czuję, żeby mi się palec przyklejał do tej tkaniny. Wiem, że robię to okropnie i nieestetycznie. Osoby, które uprawiają sztuki plastyczne, to pewnie... Czekajcie, bo wam zasłonię. To pewnie teraz zamykają oczy. Z góry przepraszam wszystkich estetów. Tak wygląda palec. Dobra. Lecimy na drugą stronę, a jeszcze zapacnę tej. No dobra, jest miękkie. Jest jeszcze takie miękkie, mokre. Zobaczymy, co to będzie. Czy to da radę założyć dzisiaj na tą kawę w Borku? Może ja to źle robię. Wracam do instrukcji, ale... Very sticky, fast, for fast hold, slow dry. No, slow dry? Myślałam, że fast dry. Dobra, zobaczymy. Tu mamy też takie piękne, hitowe niteczki. Zobaczmy, jak to pójdzie. Podklejam tu od spodu takim szlaczkiem z kleju. To jest taka niteczka, którą bym chciała pociągnąć trochę. Już mam brudne te paluchy, strasznie od kleju, ale... Przyklepujemy. Bo już opracowałam jakąś metodę taką lepszą. Takiego dociskania. I chyba tyle. Przy dekolcie mi najbardziej zależy, żeby mi nie strzeliło, jak będę miała to na sobie. Ale tutaj przy paszkach też chyba poprawimy troszeczkę. Nie wiem, czy widzicie, jak mi się kończyła nitka. To już chyba nie miałam tej średniej różowej, która jest tu. Więc tutaj kombinowałam fioletową z pomarańczową, bo chyba mi się ta skończyła. To był totalnie top z resztek. I to widać tu, że na tylnych widać, że na tylnych ramionczkach mam coraz więcej melanży, bo po prostu te kolory mi się kończyły. I dobrze, bo taki był cel tej bluzki. To
To była bluzka, która od początku miała wykończyć zasoby Parisa, które miałam. Także można powiedzieć, że sukces, gdyby nie te nitki. No, przyklej się. Już mam całe palce poklejone i chyba będzie dobrze. Teraz to powieszę, żeby mi nie zawróciło stołu ani niczego. Uwaga, dotykam i sprawdzimy, jakie to jest w dotyku. Nadal takie wilgotne. Wilgotne i lepnące. Trochę jakbym takim klejem, nie typu kropelka, takim szybko zastygającym na kamień, tylko takim szkolnym, takim tym magiciem czerwonym, jakbym przejechała. No dobrze, odwieszam tę bluzkę na wieszak. Cześć, wracam do Was następnego dnia. Wyprałam bluzkę i co? I w 20% tak oceniam, ten klej puścił. To znaczy, tutaj wiszą nitki. Tak, niektóre się trzymają, a niektóre nie i trzeba będzie poprawić. Pokażę Wam drugą stronę, bo tam się z kolei wszystko trzyma. To jest przód, ten z tym żłobieniem tutaj. I zobaczcie, że tu się wszystko elegancko trzyma. Także wychodzi na to, że może powinnam była dać więcej kleju. Bo tutaj tak naciapałam, że aż są takie grudki. Zobaczcie. I to się trzyma. To jest miękkie, elastyczne i to się trzyma. Bluzka jest mokra teraz po wypraniu, dopiero ją rozwieszam właśnie. I widać, że jak dałam tego kleju więcej, to on się trzyma. Czyli nie trzeba być oszczędnym. No i obejrzeliście. I teraz Wam pokażę, jak to już wygląda finalnie po wszystkim. To jest przód bluzki. To jest tył bluzki. Wywracam na drugą stronę. Już teraz wiem, że trzeba było dać więcej tego kleju, a nie się tam cackać z tym. Ale ta część jest spoko przyklejona. Te nitki widać, że są krótkie, ale one gładko leżą. One są właśnie takim jakby silikonem łazienkowym sklejone. O, tutaj jedna odstaje, bo dałam mniej kleju. I tył. Na tym tyle zdecydowanie były dłuższe nitki. I tu dzielam tego kleju więcej, tu. Wszystko się super trzyma. Tutaj jedno coś odstaje, bo nie dałam kleju. To jest nawet suche. Czuć, że tego kleju tutaj nie było w ogóle. Ja do dzisiaj walczę ze sobą, żeby zostawiać długie nitki. Teraz jak robiłam sukienkę, o której będzie następny vlog, to już sama walczyłam ze sobą, żeby zostawiać takie nitki po 20-30 cm. I to naprawdę tak wbrew sobie musiałam to robić i mówić: Zostaw dłuższy, bo będzie jak z tym słantopem. Po prostu się skończy jak ze słantopem. A tamta sukienka naprawdę wymagała dużo pracy i dużego nakładu finansowego, jak na moje możliwości. Więc naprawdę nie chciałam tego schrzanić. Ale o tym wszystkim opowiem Wam w następnym odcinku. Podsumowując, eksperyment jest udany tak w 80%. Nie z winy kleju, tylko z winy mojej. Dlatego, że dałam go za mało. Za bardzo się cackałam z tym klejem, trzeba było tam nachlapać więcej i wtedy byłoby dobrze. Natomiast to, czym jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, to, że ten klej nie puszcza pod wpływem wody i ja to piorę w pralce, ja w ogóle staram się wszystko prać w pralce. Oczywiście nie wałękę, ale bawełnę już w ogóle, a z dropsa to już zupełnie. Także ja do bawełny nie mam żadnych sentymentów i ten klej nie puści. I on się tak ładnie trzyma i on jest taki mięciutki. Tak naprawdę to jego w ogóle nie widać. Pokażę Wam jeszcze jedno zbliżenie, żebyście mi uwierzyli. Że tego kleju nie widać i on jest miękki i nie drapie. Uwaga, będzie ostrość? Teraz może. Jak ten eksperyment poszedł dobrze, to postanowiłam, że jeszcze do czegoś wykorzystam ten klej. I o tym opowiem Wam w materiale, który nagrywałam dzisiaj przed południem, tuż przed tym, co nagrywam teraz. Także to jest wszystko nie po kolei, ale chciałam, żeby ten klej troszeczkę podsechł, żebyście zobaczyli i proces, i finalny efekt. Także zapraszam Was na kolejny seans, ale już świeższy, a nie gdzieś tam sprzed miesiąca. Miłego seansu. Dobra, słuchajcie. Skoro ten test z tym klejem tak dobrze poszedł, w przypadku słantopu i tych nieszczęsnych nitek, to postanowiłam, że naprawię jeszcze jedną rzecz. A mianowicie jest to moja sukienka, którą mam na sobie. To jest zwykła, nudna, bawełniana sukienka. Gładka, bez niczego. Ma już około 10 lat. Nawet jest trochę spana, ale bardzo ją lubię. Sięga mi za kolano. Ma długie, proste rękawy. No i to, co widzicie tutaj, jest ubrudzona tłustą plamą od jakiegoś roku. Zeszłej jesieni, bo chodzę w niej tylko jesienią i zimą. Coś jadłam,
ubrudziłam i niczym się to nie chce sprać. Absolutnie niczym. Więc wpadłam na genialny pomysł, że sobie coś przyszyję. Tylko, że ja nie umiem szyć. Nie umiem ładnie przyszyć, nie umiem przyfastrygować, nie mam do tego w ogóle talentu. No i sobie pomyślałam, jak już kupiłam ten klej i dostałam listek, bo listek nie ja zrobiłam, tylko poprosiłam, żeby ktoś mi przyniósł gotowy i zaoferowała się Ewa, nasza z Dzierkami na polu. Miała taki zestaw listków na szydełku. Nie wiem, z czego to jest. Spytam i napiszę wam, ale to jest coś takiego delikatnego, śliskiego, nie wiem, pokroju bambusa i albo jakiś, nie wiem, kordonek. Mniej więcej tak to się prezentuje. Piękny, taki czekoladowy, jesienny. Chyba sam przechodził ten kolor z tego, co widzę. Ja sobie oczywiście wyprasowałam przed odcinkiem ten listek. To jest góra, ale ja bym chciała go odwrotnie zaaplikować. Chciałabym, żeby tutaj się dopasował do dekoltu. Troszkę tutaj na ramię wchodził. Tu troszeczkę minimalnie pod paszkę. I tutaj cyk. O, może bardziej nawet w ten sposób. O, kiedyś mój mąż nazwał mnie królową prowizorki. Nie pomylił się, szczerze mówiąc. No, i tak sobie pomyślałam, że jak mam ten klej, to co ja będę szyć, jak to na pewno brzydko wyjdzie. Już nawet nie miałam pomysłu, jaką nitką, jakim czym. Najlepszy byłby haft na dzianinie tutaj, ale tego też nie umiem. A już jest jesień, no jest połowa września, więc niedługo będę chodzić w tej sukience. Dzisiaj jest jeszcze ciepło, ale już jutro, pojutrze spokojnie mogłabym ją założyć. Dlatego postanowiłam, że sobie po prostu przykleję ten liść tutaj i będzie... W ten sposób będzie zaaplikowany. Pójdę teraz do lustra, ułożę sobie dokładnie tak, jak chcę, przypnę sobie szpilkami i wrócę i będziemy razem dokleić. Dobra, wróciłam spod lustra. Okazuje się, że szpilki są w pomieszczeniu, w którym pracuje mój mąż, więc bez szpilki będzie. I sobie pomyślałam, że może najpierw przykleję ten dół, tak w wersji 3D, i potem przykleję sobie resztę. Dobra uwaga, eksperyment. Mam nadzieję, że nie będzie tylko wielkie. Także trzymajcie kciuki. Nie wiem, jak to może tak? Może to ten listek trzeba, nie dzianinę. Na pewno wyglądam bardzo atrakcyjnie. Jest. Słuchajcie. Myślę, że po tym odcinku będę musiała leżeć plackiem przez jakiś czas. Tutaj trochę też na środku dam. Czy wy to widzicie, jak ja to robię? O. Ten klej nie jest taki super rzadki, powiem wam. Całe szczęście nie przejmujcie się tym, że on tutaj może być biały, bo on zasycha na przezroczysty. I to już wiemy, że on jest przezroczysty. Kurczę, porwałam się z motyką na słońce, ale dobra. Spróbuję najpierw przykleić tę część tu, żeby chociaż dół się trzymał. A potem, jak już ściągnę tę sukienkę, to przykleję resztę. Powpuszczam tam trochę w środek. Powiem wam, że to wygląda strasznie na maksa. Ale gdyby nie to, że już kleiłam ten słatow, to bym była no, mocno zaniepokojona. Uch, poćkałam. Ale to nic, to będzie przezroczyste, wiecie? Także już tak wam powtarzam, tak naprawdę to upewniam samą siebie. To muszę zrobić przed lustrem, bo nie widzę. Ale zobaczcie, to już się trzyma jakoś. Teraz bym tu wpuściła, bo widzicie, tu już widać kawałek. Stanęła, pokażę, tu widać kawałek. Tu przyklejam. I teraz sobie wpuszczę, gdzie ten klej? Tu. W sam środeczek. Ten klej jest dość gęsty. Widzicie jego konsystencję? Ciach. O, aż mi palce bieleją. Żeby z niego wycisnąć, wiecie, trochę. W ten środeczek też, tu. Potem te boki pod paszką sobie dokleję.
Nie, no tego jeszcze nie było we vlogach dziewiarskich, ale wiecie co? I palcem się przypięłem. Do odważnych świat należy. Wiecie? Wiecie. Czy jest tu ubrudziłam kleja? Nie, ona jest po prostu sprana i ma tam takie plamki. Pokażę wam potem. Wiem, że to teraz wygląda okropnie. Ale i tak jest to lepsze niż tłusta plama. Się bałam, że nie wymierzę i się ufajnam cała klejem i przykleję ten liść, a na przykład plamy nie zakryję. Bo tak też mogło być. To jest najmniej profesjonalny po prostu podcast dziewiarski ever. Dobra, będę teraz robić poza kamerą i przyjdę do was jak skończę. Wracam do was dosłownie 60 sekund później. I tak jak mówiłam, to wygrywam konkurs na najbardziej nieestetyczny podcast dziewiarski, vlog. Więc tak, przykleiłam to i to leży tak jak chciałam, no zaraz ufaj, dałam się tym klejem na maksa. Całe szczęście, zaraz pójdę pod wodę, zacznę go usuwać wodą. A teraz chyba to przyprasuję żelazkiem, tak delikatnie. Tak tylko, żeby właśnie zrobić ten bonding. O. Ale najpierw usunę ten klej. Żeby po prostu nie było grudek. Pokażę wam jeszcze z bliska, jak to paskudnie wygląda. Ja nie mam w ogóle zdolności plastycznych, zabrałam się za coś takiego. Ale tak bym nie chodziła w tej sukience z tą tłustą plamą, więc coś z tym trzeba było zrobić. Więc mam nadzieję, że... O, jeszcze sobie podkleję te rożki, bo tak oszczędnie tam dawałam i tak... O, na przykład ten się troszeczkę chyba... Ten trzeba przycisnąć i dać mu złapać. I pokażę wam się później. Może teraz wam pokażę tą sukienkę tak długości. O, jeszcze to muszę podkleić, bo tutaj tak zwisa, bo nie ma tam kleju w środku. Ale ogólnie w ten sposób się to będzie prezentować. Plama tłusta zakryta, czyli generalnie cel jest osiągnięty. Natomiast zobaczymy, czy ta sukienka się będzie jeszcze nadawała do noszenia po tym eksperymencie. Wrócę do was, jak doprowadzę to wszystko do porządku, przyprasuję, oczyszczę i pokażę wam, czy da się w tym chodzić. Jestem. Wracam do was po około 20 minutach, może maks 30. I podkleiłam dalsze części oraz wyprasowałam. Najwięcej około 10 minut, ponad 10 minut zajęło mi prasowanie i wpuszczanie tego kleju w takie mniejsze szczelinki, o takie jak na przykład tutaj, po to, żeby cała ta aplikacja nie zwisała jak worek, tylko żeby się trzymał też na przykład na środku. I słuchajcie, chyba jest to sukces. To znaczy, ufajdałam się klejem, to nic. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze ten klej zasycha na przezroczysty, po drugie świetnie się wyskrobuje. Zgodnie z zasadą, co się wysuszy, to się wykruszy, on się naprawdę wykrusza. Wcześniej mi się pochlapał tutaj kołnierzyk i ponieważ to była mała plamka i szybko wyschła, to wystarczyło dwa razy skrobnąć pazurkiem i już zeszło. Tutaj jest większa plamka i ona chyba jeszcze nie wyschła do końca, bo to jest taka warstewka. Ja sobie to zeskrobię, jak to wyschnie. I tutaj, o, tutaj na przykład można zobaczyć taki zaciek. Ja to wprawdzie prasowałam, ale to nie jest jeszcze super wyschnięte do końca. Jakby klej się trzyma, natomiast trzeba zaczekać, aż to wyschnie, aż tak spokojnie na dobę muszę odłożyć tę sukienkę, żeby ona po prostu powysychała. Tutaj wszystko poprzyklejałam. O, tutaj jeszcze można zobaczyć, mam troszeczkę takich plamek z niedoschniętego kleju. Wstanę, pokażę wam. I to będzie można wykruszyć, jak to wyschnie. Oczywiście ja to potem wypiorę jeszcze, gdyby to się nie wykruszyło do końca. Ale myślę, że już na tym etapie można powiedzieć, że spoko to poszło. Co najważniejsze, tłustej plamy nie ma. Bufecik zakryty. Mam nadzieję, że teraz się dla równowagi nie uwalę po drugiej stronie. Chociaż Ewa ma jeszcze kilka tych listków, także... Także mam nadzieję, że mnie wspomoże w razie czego. Powiem wam, że ten klej, którego nazwy już praktycznie nie widać, dlatego że on się klei do rąk i jednocześnie odkleja się ta farba z opakowania. Także już teraz nawet niewiele widać, co to za klej. Bardzo fajny eksperyment, podobało mi się to. Uratowałam sukienkę, będę w niej chodzić. Może nie przez kolejną dekadę, ale kilka lat na pewno. Bardzo ją lubię zresztą. Dostałam ją w prezencie wiele lat temu od mojej siostry. Dlatego cieszę się, że mogłam ją reanimować. Pokazałam wam cały ten eksperyment jako formę naprawy sukienki czy innego odzienia,
w wersji dla nieutalentowanych i leniwych. Domyślam się, że gdyby to zrobił ktoś, kto ma jakiekolwiek zdolności plastyczne, to prawdopodobnie wyglądałoby to o wiele lepiej. Natomiast pamiętajcie, że ja ich nie mam i chciałam po prostu tę sukienkę uratować, więc bardzo Was proszę, nie oceniajcie estetyki tego wykonania. Pokażę Wam jeszcze potem taką przebitkę całej sukienki. O, może stanę teraz, tylko uwaga, bo będzie szurało krzesło. Ta sukienka jest dość długa i na tle całej tej sukienki ta aplikacja, ten liść prezentuje się w ten sposób. Proszę bardzo. Głupio się czuję tak, kręcąc się przed kamerą. Zazwyczaj na siedząco nagrywam. No i finalnie tak to wygląda. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że zachęciłam Was do eksperymentowania na swoich udzielkach albo na swoich ubraniach, które można jeszcze uratować. Ja mam na imię Małgorzata, a to był Rysiowny.